Poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, pyta, gdzie trafiło zboże techniczne z Ukrainy, które wzbudziło w Polsce wiele kontrowersji. Od 3 tygodni rząd polski nie udziela na ten temat informacji, co zdaniem polityka jest wielką kompromitacją. Nie wiadomo nawet, ile zboża zostało przywiezione do Polski. Z kolei służby ukraińskie są w stanie podać te informacje. Marcin Kierwiński sugeruje, że może być to związane z faktem, że zboże trafiło w takie miejsca, gdzie trudno wykryć, czy jest zanieczyszczone. Poseł przypomina również, że prokuratura ma listę firm, które zarobiły na tym zbożu, ale nie ujawniła ich z obawy o dbałość o polskie marki handlowe. Marcin Kierwiński pyta, czy ważniejsze są marki, czy zdrowie i bezpieczeństwo Polaków.